Czy jak twoje prawo jazdy straci ważność na ponad rok, to poniesiesz jakieś konsekwencje przy jego odnawianiu? Chodzi mi tutaj o powtórny egzamin państwowy, czy cokolwiek innego. Nie myślę o badaniach lekarskich, bo i tak będziesz musiał zrobić. I zapytanie mojego widza, witam serdecznie. Sprawa jest dla mnie dość pilna. Pytanie odnośnie prawa jazdy kategorii B. 10 lipca 2017 straciło ono ważność, jednak ze względu na pobyt za granicą nie byłem w stanie zrobić do tej pory badań lekarskich. Pytanie następujące, czy takie badania muszę zrobić w ciągu roku od upływu terminu ważności prawa jazdy, czyli do 10 lipca 2018? Bo właśnie tego 10 lipca minie 12 miesięcy od utraty ważności tego dokumentu i czy mogę je zrobić po tym terminie i normalnie odebrać prawo jazdy? Wiem, że w przypadku zabrania prawa jazdy na okres do 1 roku trzeba zrobić właśnie takie badania w ciągu tegoż to roku. Jak jest w moim przypadku, prawo jazdy miałem wydane na okres 3 lat i straciło ono po prostu ważność. I musisz rozróżnić dwie rzeczy, a mianowicie odebranie ci prawa jazdy na przykład za jazdę po alkoholu, czy tam za punkty, czy za cokolwiek innego jest równoznaczne z tak zwaną utratą uprawnień i wtedy chcesz czy nie chcesz, jak minie rok, musisz zdać egzamin państwowy i nie ma, że boli. Natomiast zwykłe przeoczenie czy przekroczenie terminu ważności wymaga pójścia tylko na badania lekarskie, powiedzmy do takiego lekarza uprawnionego podobnego do mnie, zaniesienia orzeczenia do Wydziału Komunikacji i wymiany prawka na nowe. Czyli zapamiętaj jeszcze raz, tracisz to prawko administracyjnie na ponad rok, niestety będziesz musiał egzamin zdawać, natomiast jeżeli tylko miałeś termin ważności na powiedzmy tam na rok, na 2, na 5, zapomniałeś się 2-3 lata, patrzysz, prawko nieważne. Częstsza sytuacja jest taka, że wypatrzy to policjant, prawda, i od razu masz 500 zł. Mandatu. Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny transportu. Nie zamartwiaj się za bardzo, jak tylko przekroczyłeś termin ważności prawa jazdy. Pójdź do lekarza uprawnionego. Natomiast, jeżeli masz jakiś komentarz do tego wideo, zapraszam Cię tutaj poniżej. Oczywiście, jak nie jesteś moim widzem, zasubskrybuj mój kanał lub obejrzyj kolejny filmik z badań kierowców.